Na warsztacie dzisiaj mam głośnik z Ground Zero SPL 30 SPL. W tym momencie została oddzielona górna część membrany, czyli górny resor od kosza. Jak możecie zauważyć, to wszystko się tutaj w tym momencie rusza. Pozostaje jeszcze odseparowanie dolnego resoru. Cewka została już odseparowana, co widzieliście na poprzednim filmie. Przed odseparowaniem dolnego resora odlutuję w tym momencie linki, tak żeby nam się nic z nimi nie stało. Układ elektryczny mam rozłączony w tym momencie. To co pozostaje teraz zrobić, to odseparować dolny resor od kosza. I do tego się właśnie zabieramy. Dolny resor wraz z górnym resorem zostały odseparowane. W tym momencie zdejmę całą membranę. Tak wygląda membrana po odseparowaniu. Wraz z dolnym resorem. Powiem Wam szczerze, że materiał i w ogóle sama konstrukcja bardzo podobna do Lanzar Max. Materiały są praktycznie takie same. Może troszeczkę inaczej wygląda tutaj, jest troszeczkę szerszy tutaj górny resor, ale ten materiał dokładnie jest taki sam jak w Lanzarze. Znaczy dokładnie, no, materiał podobny jest do tego co jest w Lanzarze, natomiast wiadomo, że wymiary są zapewne inne. No i mamy tutaj nasz głośnik rozpołowiony. Cewka została już wcześniej odseparowana. W tym momencie dokonamy jej wyciągnięcia. Wyprostuję troszeczkę to. Druty, jak widać, są zniszczone na cewce. Zrobię tylko jeszcze jedno zdjęcie. Takie rewizyjne. No i przystępujemy w tym momencie do demontażu tej cewki. Przewody poschodziły, wszystko zostało wewnątrz. Robi się tutaj makaron, spaghetti. Ostrożnie wyciągamy wszystko teraz z kosza, po to, żeby nic tam w środku nie zostało. Staram się nie doprowadzić do zerwania przewodu, który tam się rozpił, się znajduje, drutu, który się tam znajduje. Głośnik, jak widać, był mocno grzany. No i to jest wszystko. Głośnik musiał być mocno grzany. Cała cewka została na dole. Krótki rzut okiem, czy w środku nic nie zostało. Jeżeli tam mamy czysto, staramy się nie doprowadzić, aby tam w międzyczasie się też nic nie dostało. Możemy to zabezpieczyć. Pokrywką od płyt CD oraz odłożyć kosz na bok.
kosz będzie czekał na swoją teraz kolej. A ja zabieram się do wymiarowania cewki. Przewody, które tutaj widzicie, zostały się takie kłęby tych przewodów. Możemy się ich pozbyć. Tych przewodów jest tutaj dużo, więc tylko nam przeszkadzają. Jest to cewka podwójna. Cewka podwójna, bifilarna zapewne. Czyli dwie cewki nawijane, jedna na drugiej. Z tego co tutaj zaobserwowałem, to ewidentnie odseparowały się te cewki, dlatego że została się jakby dolna cewka. Natomiast górna wierzchnia cewka spadła całkiem. Cewki są według parametrów, jak pamiętam, chyba dwuomowe bodajże. Nie chcemy strzelać teraz. Dopiero się tego dowiem. Natomiast ten układ górny jest tutaj totalnie odseparowany. A dolny jeszcze sobie tam wisi. Cewkę udało się zweryfikować pod kątem jej konstrukcji. Jest to cewka czterowarstwowa, dwie cewki nawijane bifilarnie, więc trzeba było sprawdzić, jaka jest jej konstrukcja. Dokonać jej zwymiarowania. Po zwymiarowaniu teraz będzie zamówienie wysłane do firmy, która zajmuje się odtwarzaniem takich cewek. Pozostaje w tym momencie czekać. Thank you.